temat majorowego mieszkania ucichł, a filmy wrzucane są głównie z mieszkania Moniki, gdyż wydaje się, że ekipie krakowskiej bardzo zależy, by zachować w tajemnicy choćby tą jedną lokację. Przygotowania do świąt są już prawie dopięte, więc krakowski duet spędza czas na rozmowach i utarczkach słownych, próbując jakoś ze sobą przesiedzieć, wytrzymać do końca świąt. W Belwederze zaś pojawia się niemiecki i Jan Łoś w związku z odpaleniem nowego YouTube'owego kanału Profesor Tomasz. Dzisiaj warunki wokalne będą nieco inne, bo doleczam zapalenie gardła. Zapraszam do kolejnej Kroniki Uniwersum sezon 2019. Major na chacie u Moniki zjada parówkę razem z osłonką i zupełnie mu to nie przeszkadza. Filmik, który brzmi jak improwizowana scenka. Monika podobno zgubiła portfel i szykowała się już do zastrzegania kart i tak dalej, a major na szczęście znalazł pieniądze i okulary, więc sprawa się rozwiązała, za co Ruda mu postanawia podziękować. Znalazłem przypadkowo, no nie przypadkowo, miałem farta. Znalazłem ogółem, to ja wiem, to prezent. Na choinkę. O kurde, zobacz, na choinkę. O, znalazłem, zobaczcie. 400, o, 400, 600, kurde, to po co to pracować? Ktoś umył garki. Słucham? Ktoś umył gary. Jakie gary? No gary są umyte. No ja byłem. Jak to? Ja chciałem dla pani przekazać, bo to ogólnie nie moje. Kotek to, się zainteresował. To, a pani pamięta, ile tam było? 600 700. Zł. Krzysiek oddał, 700. Nie, a tam 600 jest. Przysłał? No, przysłał. No, no przysłał. Jak ty szukała, płakała. Gdzie? Ja płakała. No, zgubiła. No, zgubiła i karty zgubiła. No. To później podziękuję. A nawet łóżko ci posłałem. No, ja w tym łóżku nie śpię, a muszę spać. To teraz będę ja spał chyba w tym łóżku. Jak ścielę, to muszę, mogę spać w tym łóżku też. Jak położyłem się, to 2 godziny spałem. Się obudziłem. Dobrze, bo o 5 garkami tam. Słucham? Garkami waliłeś o 5 rano dziś. Od 5 rano. Co a pan? O 6.30 byłam nad moim uchem. Zrobić ci kawę? 6.30, człowieku, to jest środek nocy. Jeść. Dobra, smacznego. Dzięki archiwizacji kanału Szkolna na Celowniku zachował się fragment, w którym Konon poucza, że lepiej pić mleko niż rozpuch. Ludzie mówią, Krzysiek, żebyś nie pił za dużo tego mleka, żeby znowu nie było cukrzycy. No, mleka, niech się nie mieszają mleko. W sumie lepiej mleko niż rozpuch. Tak, lepiej mleczko pić niż, jak ty powiedziałeś, Marcin. Rozpuch. Rozpuszek. Mleko to jest zdrowe, pić i tak dalej, od mleka nic się nie stanie się, a od rozpuchu może człowiek umrzeć. Jeszcze do czerwca 2023 wielokrotne oświadczenia Konona, że mleko jest ok i od niego nic mu nie będzie, a rozpuch Wojtka zniszczy, były wyśmiewane przez widzów, gdyż na przestrzeni lat major w zasadzie trzymał się w zdrowiu i nie chorował, a Konon dostawał nadmiary subukcji cukru, trafiał do szpitala, wymagał rekonwalescencji, pielęgniarek i innych zabiegów, co miało wskazywać na to, że mleko dla jego było silniejszą trucizną niż dla suchego rozpuszczalnik. Nagrywam to w drugiej połowie lipca 2023, w sytuacji, w której Wojciech Suchodolski odszedł w niejasnych okolicznościach. Jeszcze nie znamy wyników toksykologii, ale wiele osób podejrzewa, że jednym z powodów śmierci mógł być rozpuszczalnik, który miałby zostać majorowi podany w formie płynnej wraz z alkoholem, przez co obecnie zdanie te wypowiadane przez Krzyśka ma zupełnie inny wydźwięk niż przez ostatnie 3 lata, szczególnie na tle tego, że Mleczny Krzysztof żyje, a Wojtek odszedł na wieczną wartę.
Kolejne nagranie porusza temat, że znów major dostał agresora po obejrzeniu pokazanego mu przez Monikę filmu, jakiegoś nowego filmiku z Krzyśkiem, prawda? W efekcie czego Ruda sugeruje, że doszło do naruszenia jej nietykalności cielesnej oraz uważa, że została zaatakowana. Dzień dobry, ogółem musiałem wyłączyć, bo po prostu bateria, jak to się mówi, padło. Tak jak mówię, wszystko pada. No i po prostu też padło. Ale co padło? Co zrobiłeś, jak zobaczyłeś przemowę Krzyśka w komputerze? Co zrobiłeś? Ja nie. Sobie siedziałam spokojnie, trzymałam laptopa na kolanach jak zawsze. No jak zawsze. To powinieneś... Co żeś? Odpowiedz. A ty powinieneś, wiesz co? Jak ty nie masz po prostu... Szkoda, mógłbyś... Powiedzieć, ja bym mogę ci prezent ci zrobić, po prostu tego fagasa kupić sztucznego, będziesz się bawiła. Fagasa sztucznego? Nie śmiej się teraz, tylko proszę wyjaśnić sytuację, bo sytuacja jest napięta. Nie, po prostu sytuacja ci samego się rana spod kontroli. Ja sobie siedziałam spokojnie, a ty mnie zaatakowałeś. Ja przepraszam bardzo, ale ja nie atakowałem, bo ja miałem slipy na gacie. No gacie miałem na dupie, no nie właśnie, będę atakował. Humorek ci się już poprawił. Ale już... A już była wyprowadzka, tak? Przepraszam bardzo, już kluczy oddałem. A tamty kluczyk też odpiąłem od kluczy. Już one się nie będą łączyć. No ale to jak się chwilowo rozłączyły, to je można połączyć. Co stoi na przeszkodzie? A to jest ciężka draka. No. W chińskiej dzielnicy. No, była draka. Bo ja sobie nie pozwolę w moim domu na coś takiego, bo ja mam zmywarkę. Więc nie, czegoś takiego nie będzie. I to do ciebie mówię. Dobrze. To ja właśnie do ciebie mówię, że mnie tu i też nie będzie. Idź zapisz się na boks i tam na pierwora. A nie. To ja myślisz, że do końca życia będę wora walił? Ja nie wiem, Wojtek, co ty będziesz robił. No właśnie. Ale ci mówię poważnie. Teraz. Bardzo poważnie do ciebie mówię. Nie, to ja ci powiem, że to ogółem ci się udało mi po prostu ściągnąć mnie tutaj, ale ogółem... Ale to co, ty byłeś że... bezwolny w tym wszystkim? Co, słucham? Byłeś bezwolny w tym wszystkim? Dałeś się ściągnąć tak po prostu? Nie, po prostu byłeś... trochę mnie uroczyłaś pierwszym razem po prostu. No, a to proszę spocznij, proszę baczność nie... Nie, bo będę stała nad myślałem, tobą. Że po prostu i naprawdę... I wezmę patelnię zaraz. Co byś zrobiła? Patelnię wezmę, albo wałek do ciasta. No i taki to był. No i tak. Też ich wesołych świąt. Rzeczy popakowane, walizka spakowana, komputery pozabierane, kamery pochowane. Bo tak to jest. No, a chciałbyś coś powiedzieć do mnie? Po tym wszystkim? Nie, przepraszam bardzo. No właśnie, o nie. To mi chodziło. Zrobię ci zaraz melisy. Melisy. I ubierasz choinkę dzisiaj. Ty nie możesz pokazywać mi filmów tego zboczeńca. No to się pytam. To zboczeniec. Popatrz, nagrał coś. Opuścić, bo dzwonił rano, żeby przyjechać, żeby wszyscy przyjeżdżali do niego. Mówię, Krzysiek we wtorek nie, ale w środę może przyjechać. Nikogo nie ma. No, bo nikogo nie ma. A, przyszedł, bo został nic sam. Nie wspomniał. A, zadowolony, węgiel, wszystko, a później, o węgla nie ma. Już chyba nie wiadomo jaki... I Krysi tak samo powiedział. Zakazał do siebie dzwonić i koniec, a Krysia mu paczki wysyłała od października. Ja właśnie i tak samo pozdrawiam. Powiedziała, że go ma głęboko w dół. Wszyscy od niego pójdą, niech se zostanie z tymi donosami i z tymi kartkami. Ja i, właśnie Krysię chciałem pozdrawić. I z tymi kłamstwami i z tym Delbrukiem niech se zostanie. No, będzie miał jednego kolegę Delbruka. O, to chciałeś mnie przeprosić? Przepraszam. Przepraszam bardzo, a ty mówisz, że ja alkohol spożywam. A co ty trzymasz w ręku, ja nie wiem. A co to jest? Piwo zielone. No a czy ja piwa nie mogę pić? Jakie piwo? Nie jest piwo. Jak nie? Zobacz ile tam procent ma. 4,5. A czy co ciebie tak procenty interesują, że ty wiesz ile ma ten napój procent nagle? To napój jest. No a co? Jabłkowy napój. A co, ja nie mogę spożywać? Możesz. No. Dobra. Czyli mnie przepraszasz. Za wyskok kolejny. Ja już raz powiedziałem, przepraszam. I jeszcze raz? Jaki jeszcze raz? No czy przepraszasz? No przepraszam jeszcze raz. Major płacze, sugerując, że Ruda chce go wyrzucić z domu przed świętami, mówiąc pod koniec filmu, że to widzowie do tego doprowadzili.
Zero często podkreślał, że też w te takie emocje negatywne wprawiało go słuchanie swoich historii. Tak o tym mówił, więc zakładam, że Ruda puszczała mu filmiki omawiające jego osobę, a może nawet sama próbowała wejść w rolę terapeuty i mu wypominała jakąś przeszłość, aby skonfrontować go. Byłem na Wigilię. Kota się nie wyrzuca, ani psa. No porozmawiam, żeby chociaż na święta zostać. Przykro słuchać swoich historii. To tam sami widzicie, taka Wigilia będzie moja. Ale ogółem jestem bardzo zadowolony. Byłem chociaż tam, gdzie papież się urodził. Gazeta. Ktoś zauważył. Mnie tam i wrzucił na gazetę. I opisał, że taka i taka osoba właśnie przyjechała. Wtedy, jak papież umarł, to z okazji garni na hetmański. W telewizji to wszystko oglądaliśmy, ale ogólnie jestem zadowolony, że Wawel odwiedziłem. A dobrze mówiłem, że się okaże, co będzie dalej. Zawsze w jaki sposób wyczuwa organizm. A i wszystkich widzów pozdrawiam. Musiałby nająć jakiś motel. Wyprowadzę się stąd, bo w banku jest zmieniony adres. Muszę zmienić, bo ogółem jestem zamrożony na stałe, na szkolnej. I najlepiej by było właśnie do motelu, gdzieś w Białymstoku muszę poszukać, bo tam mam terapię chodzić i będę musiał zadzwonić, bo mam do terapeutki. To najlepsze, co mi się rozwiązało. I wszystkim życzę wesołych świąt. Wy doprowadziliście do takiego stanu. O co będzie krótki film. Dobrego dnia i wesołych świąt. Seria Obóz pracy na szkolnej, zarchiwizowany przez kanał Szkolna na Celowniku, pięknie ukazuje, że aby węglowy dar, warty niemałe pieniądze, został zabezpieczony i uporządkowany, Krzysztofowi, który jeszcze wtedy był w miarę okej kondycji i na pewno by sobie sam z tym poradził, potrzebny jest jednak sługa do odwalenia czarnej węglowej roboty. Witaj, panie Janie! Witam prezesa klubu! Witamy serdecznie! A coż tu pan tutaj zawitał? W jakiej sprawie? W jakiej sprawie? Temat pomocy dla pana Krzysztofa K. Tutaj temat pomocy węgla, zaburzenia, jak to się mówi tutaj. No to trzeba wejść do środka. Proszę bardzo. Witam prezesa klubu. Witam prezesa nie klubu. Razem z pomocnikiem. Gdzie ładować to wszystko? Ja będę ładował razem, bo to niemało jest, jak widzę. 5 ton. No. Cielenia. Biurka! O, gwizdek! To zawinęło się i panowie, opuszczamy ten lokal, jak to się mówi, bo trzeba pracować. Jak to się mówi, na dzień dzisiejszy. I dodaję go. Dzień dzisiejszy, to trzeba pracować, nie pracować. No i także zaczynam pracę, jak się mówi, na... A kto utaskł, nie będzie wchodził? To nie. O, nie pchaj się. Chodź, idę. No, Krzyśku tu, tak? Ile wyjdzie, to będzie. Bo ja, jak chcesz łódkę, to ja mam łódkę tobie. O, no to dobra. Chodź, bambus. Bambus, idź. Na taszkę. Podawać. Tam deseczki pozostawiam, wydawali wyżej. Tak. Do samego kąta. Dobra. Dobra?
No, już się. Porozstawiał brygadę? Gwizdek był? Do roboty! Arbeit, arbeit! Warto zwrócić uwagę, że na tym filmie Konon oferuje Janowi napoje wysokoprocentowe w ramach rozliczenia, czego później się wypierał, a przyciśnięty do muru twierdził, że Jan sam go o to prosił, bo miał delirkę. Suchy, już uspokojony, komentuje pojawienie się niemieckiego i łosia na szkolnej. Do uporządkowania węgla, o którym Konon wcześniej mówił majorowi, że został skradziony, więc węgla już nie ma i może przyjechać po swój samochód, nim wyjechać i oczywiście, żeby jak najszybciej wracał na szkolną i tutaj przyjeżdżał. Sugeruje też, że wcześniejszy płacz to objaw tego, że stronnictwo belwederskie zrobiło na niego taką nagonkę, że on po prostu nie wytrzymuje psychicznie. Dzieli się też sylwestrowym planem. Chce spędzić ostatni dzień roku w Białymstoku. No, trochę się uspokoiłem się. Właśnie włączyłem komputer i właśnie zobaczyłem, że po prostu gadał Krzysztof, a to dobrze, chociaż węgla nie ma. Właśnie łoś, bo przyjechał znajomy pomnikarz, jego przywiózł. Jeszcze jedna osoba przyjechała i po prostu, że tam też mnie nie ma. Chwała Bogu, bo ja nie jestem żadnym dopomocnika. Następnego dnia rano nadal smutny Wojtek dalej się żali na sytuację, w której się znalazł. No, wczoraj sami widzieliście. No tutaj będzie już, niedługo już tutaj zakończenie będzie nagrywania. Miało być inaczej, a zobaczyłam, że dostałem przelew 10 stycznia. Będę chyba, muszę się zgłosić na terapię, a jeszcze do banku jechać. A musiałem zapłacić ZUS, 2 miesiące nie był zapłacony, po 446 zł, a w jednym miesiącu nie zgadzają się charaktery. Właśnie wczoraj tylko do Sławka dzwoniłem i powiedziałem, że a Sławek powiedział, że może się mówi święta, że tak się stało, jak się stało. Nic nie było między nami i tak zostanie. Udałem się uszukać. Myślałem, że będzie inaczej. Trudno. Trzeba będzie opuszczać ten teren. Major nagrywa długi film o niczym i tak nie wiadomo do czego klucze, aż w końcu wypala, że byli z Moniką w tej jej firmie księgowej, żeby zabrać jego papiery firmowe. Czyli jednym słowem, tak trochę ciężko mu było powiedzieć, że szykuje się do wylotu z Krakowa. Chociaż nie zdążyli ukraść zegarek szwajcarski. O, i chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, 412 końcówka, żeby po prostu nie wydzwonił do mnie, bo po prostu będzie ten numer po prostu zablokowany. My w sobotę to pojechaliśmy, to właśnie do biura nas w Krakowie nie było, bo musiała po prostu, musiała moje te też dokumenty wziąć, jedne, że mam działalność tu z Urzędu Miasta. O i też właśnie chciałem pozdrowić. Monika robi podteksty, że sucho dziąsły ją zaspokaja kulinarnie i w dodatku jeszcze podczas nagrania kręci mu tym i owym przed nosem. Film składa się z serii niesmacznych podtekstów i słabych zaczepek, między którymi na tle takiej niby sielanki, która między nimi się wydarza, dochodzi do pewnych smaczków, które autentycznie pokazują ich prawdziwy charakter i przypominają, że tak naprawdę te emocje z dnia wczorajszego, kiedy było pomiędzy nimi mocne napięcie i Suchy był praktycznie na wylocie, nadal są i tak realnie nie są do końca pogodzeni, a właściwie rzecz biorąc starają się ze sobą w miarę dogadywać, żeby po prostu dotrwać do końca świąt. No dzień dobry właśnie, już co? Nie mam czasu na nic. Ciężki żywot. Na nic nie mam. Ciężkie życie, bardzo ciężkie. Tak,
Bardzo. A twoja dupa coraz grubsza jest. I tłuściejsza. Bo ci bęben rośnie. Bęben? No tak. Ale ja nie mam jak spalać. Jak nie masz iść pobiegać, to ludzie biegają w Krakowie. Jak pobiegać? No a co? Inaczej brzuszki trzeba robić. No, nie, pompki. Najbardziej spalić pobiegać. Przepraszam bardzo, i pompki trzeba robić, no, to idź, z powrotem. Idź przejdźcie. Ja właśnie pokazuję ten bigos. Zobaczcie. O, mandarynki są. Banany też. A banany się... One rozpuściły się. No właśnie, a po to on mnie zaprasza, żebym ja węgiel rzucał, żeby samochód zabrać? No mówi, że to jego samochód. Ja mam papiery wszystkie. Ja nie będę rzucać węgla, bo Fiodor mówił, że ja w ciąży jestem. No może to jest i prawda. Weź przestań tak gadać, bo naprawdę zaraz cię nagram i wrzucę, jak ty wyglądasz. O kurde, to no. By była krótka piłka. Tak? A teraz ładnie wyglądasz. Trochę. Nie pomalowała się, tylko... Ale co ja mówię, że a co jest w ciąży złego? Będzie krótko. Krótko. Straszy? Nie. No stop straszy. Ja straszę? No, nie strasz, bo otworzę balkon i przez okno wyskoczę. Ja tam siatkę montuję na kocie. Zaraz. Ja żartowałem to. Do 3 dni będą panowie, zamontują siatkę, nigdzie nie wylecisz. A prosiłem, leżałaś, no stop. Zaraz ja... Nie będę nagrywał. Zaraz pokażę, jaki twój bajzer tutaj. A weekend co się robi? Leży się. Cały weekend. No, co się robi? Jak u mnie leży. Ja muszę się zregenerować, bo ja... A co ty robiłaś? Co ty spożywałaś? To już z tą szkolną, to wiesz. Szkolą to tyle czasu. Żeby mnie do Choroszczy nie zabrali. Jak Krzysiek zadzwoni. To co, jedziemy do niego? Chcesz? A kiedy? No w święta. A kiedy? Ja mam tylko w święta wolne, ja pracuję. No ja codziennie pracuję. No tak, to jest moja praca. Ale sobie możesz nagrywać gdziekolwiek. A ja muszę być w tych miejscach, gdzie pracuję. Co ładnie jesteś robić? Pokazać, że powiedzieć, że bigos z bananami i z mandarynkami jest wspaniały. I nigdy czegoś takiego nie jadłam. I świetnie doprawiony. Słodko-kwaśny przez te banany. No przepyszny. Kurwa. Odpocznę sobie. To odpoczywaj. Pracy. Nie. Od wiadomo kogo. To dobrze. Ja też zaraz idę. Gdzie? No idę. Gdzie? Ty no. Masz zadania, dostałeś do zrobienia. Nie dostałeś? Co? Sałatkę mam robić? A co? No. Nie, ja nie dam rady, ja mam dwie lewe ręce. A choinka? Choinka? Chyba spadnie z balkonu. To se kazał kupić choinkę. A teraz co? To będzie na następny rok. Yes. W międzyczasie na nowo otwartym kanale niemieckiego pojawiają się ciekawe filmy z jego wszystkimi aktorami. Aczkolwiek materiały zostały wykonane latem, a ich publikacja następuje dopiero w grudniu, co daje poczucie mocnej dezorientacji. Zrobię ich oddzielne omówienie, bo próba wpasowania do obecnego wątku rozbija całą narrację, odmiennością treści oraz zupełnie inną porą roku i dynamiką akcji między Belwederem a Krakowem, a właśnie tymi wydarzeniami, które widać, prawda, na kanale Profesor Tomasz. Zachęcam do zapoznania się ze zaktualizowaną playlistą Kroniki Uniwersum. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef Sztabu.